przewodniczącym zarządu miejsko-gminnego ZSMP w Jarocinie. Jako organizacja młodzieżowa jesteśmy już od 3 lat odpowiedzialni za miasteczko Nemetowe, gdzie uważamy jest miejsca, żeby w jakiś sposób realizować również swój program jako organizacji młodzieżowej. W jakimś sensie może nawet powiedziemy tu program jakiejś naszej ideologii, nawet sprawy powiedzmy jakieś tutaj statutowe. Jest chyba to wielki sprawdzian dla naszej organizacji, przede wszystkim organizacyjny, gdzie można zobaczyć powiedzmy jak poszczególne koła, zarządy zakładowe organizują pewną pracę tam, pewne jeszcze poza festiwalem części rozrywkowe. Na przykład dzisiaj mieliśmy wybór Miss Pola Namiotowego, gdzie było bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Gdzie właśnie mogliśmy jako organizacja pokazać naszą sprawność organizacyjną. Chciałem jeszcze powiedzieć, że właśnie Festiwal Muzyków Rockowych, którego formę już widzimy w tym roku, czyli w 1985 roku, powstał 15 lat temu, w roku 70, właśnie z inicjatywy byłego zarządu powiatowego Teraz poproszę naszą panią realizator dźwięku Wszystkie panie tańczą w tym muzyki. A nam towarzyszy będą wasza klasa. Przyszliśmy tutaj zaprosić młodzież na nasze spotkania w Kościele Świętego Jerzego. Msza Święta na film Jezus. Najprościej można by było zrobić oczywiście ogłaszanie przez radiopędzel, ale nie dano nam pozwolenia. Przyjeżdżają ludzie zagubieni, nie stwarza im się żadnej szansy zasadniczo, aby pomóc. Tu przyjeżdża koło powiedzmy 30 tysięcy młodych Polaków. Ludzi często najbardziej zbuntowanych w Polsce, najbardziej też poszukujących często.
jeżeli rzeczywistość, która otacza nas, jest przerażająca, to wtedy sztuka tworzona przez tych młodych ludzi musi być też przerażająca. To jest jedyne miejsce, w którym można się swobodnie wypowiedzieć, można powiedzieć to, co czujemy. Gramy dla ludzi. Tylko i wyłącznie. Żeby się ludziom podobało, żeby było wesoło. Nazywam się Dzieci Kapitana Klossa. W sumie to jest żart, po prostu. Dowcip. Były dzieci kapitana Granta, mogą być dzieci kapitana Klossa. Hans Kloss, wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Bliżej na nieznany kapitan Grant właściwie nikogo nie interesuje. Jak najwięcej dziewczyn chcemy poznać. Ładny, zgrabny i śmiały. Jak się nazywamy? Nie ma lepszej nazwy. Chcieliśmy przyjechać do Racina zagrać. Koniec. Czy ma ktoś zapałki? Dlaczego jako szef artystyczny zdecydowałem się pełnić tę funkcję radnego festiwalu? Dlatego, że każde pokolenie wybiera pewien swój środek wyrazu artystyczny, który najlepiej oddaje sprawy, jakie się dzieje wokół tego pokolenia. Rock jest muzyką o wolności, w najszerszym rozumieniu tego słowa. I bez względu na to, na jakim kontynencie ludzie żyją i bez względu na to, co ich otacza, jest tym środkiem, który służy ich międzynarodowemu porozumieniu. Thank you.
na to, aby nasze społeczeństwo coraz bardziej degenerowało się. Zgoda na to jest złem. Czyli właściwie osoby, które zgadzają się na istnienie takiej muzyki, jest... ci ludzie są odpowiedzialni. Z góry skazujesz cały ten festiwal na napiętowanie złem. Jest on cały zły. Rozmawiałam w pociągu z chłopakiem, który mi powiedział... Zrozum, że jest jeden chłopak, a nas tu jest 40 tysięcy. Chłopaki, 12 już mi Bogu poparło. To nie zauważyłeś, jak ludzie reagują na muzykę? Działa. Reagują w ogóle nie tyle na aranżację, w ogóle co na słowa w tej chwili. A słowa jest słychać, wiesz? Tak. Mogę ci powiedzieć o słowach? Od kilku dni usiłuję złapać tekst cały, żeby sobie przeanalizować go. To jest niemożliwe. Złapałam urywkowo, słuchaj. Wyłapałam coś takiego na przykład. Groby są w nas, groby to my. Nowe cmentarze to my, nowe cmentarze. Radosny tekst, tak? On mówi o życiu, on mówi o istnieniu. Jak myślisz? Po co rozmawiać, co jest w zwykłym bezsensie? Że po prostu to jest tekst o tym, że co? Że każdy po prostu kiedyś wreszcie umrze. Że na śmierć nie znajdziesz lekarstwa. Dobrze, to czyli to ci tutaj normalny zdać. Ale co ty chcesz, żeby wszyscy słuchaj śpiewali, ale w koło jest wesoło? Słuchaj, a jeżeli człowiek tak myśli, dlaczego nie może tego tak powiedzieć i zaśpiewać? Tak jak chce. Dlaczego ty chcesz mu narzucić? Chwileczkę. Teraz w momencie, w którym ten człowiek to słyszy, to dla niego to jest, rozumiesz, zgoda, znaczy... jego stan jest adekwatny do tego, co tam grają, śpiewają. Rozumiesz? I dla niego to potwierdzenie, że tak psychicznie jest. I bardzo dobry, należy to wszystko olać. A dlaczego teraz nie pyta się go, co mu da tekst, chociażby o tym przerywaniu ciąży, czy wiele innych pozytywnych tekstów? Pyta się go. Pozytywna przecież. No chociażby wiem to, że chociaż taki pun wygląda, jakby miał wszystko w dupie, to jednak... krzyczał jak szalony, że nie chce tego. Dobrze, powiem ci jedną sprawę. Śpiewamy swoje własne teksty, układamy własną muzykę do tekstów, ale nasze teksty tym różnią się od tych tekstów, które są śpiewane tutaj w Jarocinie, że zawierają treść. Zawierają treść dotyczącą życia, dotyczącą tej rzeczywistości, jaka nas otacza. Cały problem w tym, że ludzie śpiewają coś, ale nie respektują tego. Nie wypełniają tego w życiu. Śpiewają o czymś pozytywnym, a nie robią tego. Dlatego dla mnie to jest fałsz. Dla mnie człowiek, który śpiewa o miłości, a bierze narkotyki, przyjedziesz do domu, możesz tak samo coś innego robić. A to, co ty dokładnie prezentujesz, to jest ucieczka od problemów, od rzeczywistości, czyli kontrkultura. Czyli to nie ale jest... człowiek nie może być schematem. Zgoda! Nie bądź schematem, przestań być schematem. Ja nie jestem schematem, o co ci chodzi? W momencie, kiedy wchodzisz w ruch kibisowski, już wchodzisz w schemat. A co? Ani acetnij włosy, nie jesteś niewolnikiem włosów? Acetnę, dlatego że o to mnie prosi. A widzisz? Jesteś niewolnikiem włosów. To jest schemat. Wy tego nie słyszycie w ogóle? To jest schemat. Nie uważam, żeby znegować ruch kibisowski, tylko żeby go dowartościować, chociażby poprzez własną postawę. A czy ty uważasz, że ty jesteś wartościowszy od tych ludzi? Poczekaj, jesteś wartościowszy od tych ludzi, że chcesz ich dowartościować? System a system. System pozytywny a system negatywny. Ty prezentujesz w tej chwili system negatywny. Dlaczego? Dlaczego? Wyglądasz w postawie anarchizmu. Nie, ja nie bronię. Jeżeli uczestniczysz w ruchu, który popiera agresję, to uczestniczysz w nim jako człowiek świadomy. A więc wybierasz jednocześnie takie same wartości, jak wszyscy dookoła. A my występujemy dlatego, że nie popieramy. Przed kamerą telewizji? Między innymi. Ludzie, którzy tkwią w kulturze, są to ludzie, którzy nie zgadzają się na istniejącą rzeczywistość, czyli negują wszystko, dokładnie. Jest to jedna wielka anarchia, która niczego dobrego w tym kraju nie buduje. Ludzie się odrzucają, chociażby problem wojska, który w tej chwili jest bardzo zagrożony przez...